Dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, zanim zaproszę moje znakomite prelegentki na scenę, to chciałbym zaprezentować krótki wstęp. Mamy 30 minut, będziemy mówić o temacie, o którym nie da się powiedzieć 30 minut przez 30 minut, więc ja jeszcze uszknę z tych 30 minut dosłownie kilka chwil, żeby słowem wstępu dla Państwa pokazać, no właśnie zrobić wstęp, mówiąc króciutko, tak, więc żeby nie przedłużać. O co w ogóle chodzi? Podstawowe pojęcia, jeżeli chodzi o ustawę o usługach płatniczych, no to przede wszystkim transakcja płatnicza. Transakcja płatnicza, która w ustawie jest zdefiniowana jako zainicjowana przez płatnika lub odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych. Dalej, autoryzacja i właściwie przeskakujemy na czwóreczkę, bo jeżeli my mówimy o autoryzacji w tym temacie, to z automatu też musimy mówić o uwierzytelnieniu. I właściwie to nawet chyba bym zamienił na tym slajdzie, tak naprawdę jak teraz patrzę te pojęcia, bo najpierw należało powiedzieć o uwierzytelnieniu, czyli procedurze umożliwiającej dostawcy usług płatniczych weryfikację tożsamości użytkownika usług płatniczych lub ważności stosowania konkretnego instrumentu płatniczego, łącznie ze stosowaniem indywidualnych danych uwierzytelniających tego użytkownika. Autoryzacja zaś, ustawa definiuje jakby transakcję płatniczą, uważa się za autoryzowaną, tak to przedstawia ustawa o usługach płatniczych, jeżeli płatnik wyraził zgodę na wykonanie transakcji płatniczej w sposób przewidziany w umowie między płatnikiem a jego dostawcą. Czyli tutaj jakby dwa elementy, a właściwie jeden kluczowy jego dopełnienie, czyli zgoda, ale ta zgoda musi być jeszcze wyrażona w sposób przewidziany w umowie między płatnikiem a jego dostawcą. Bankiem. I ciężar udowodnienia transakcji. Na dostawcy użytkownika spoczywa ciężar udowodnienia, że transakcja po pierwsze płatnicza została autoryzowana, transakcja płatnicza została prawidłowo zapisana w systemie służącym do obsługi transakcji płatniczych dostawcy i że nie miała na nią wpływu awaria techniczna ani innego rodzaju usterka związana z usługą płatniczą świadczoną przez dostawcę. Skąd to całe zamieszanie? No pewnie też shortlista, tutaj każdy mógłby jeszcze coś dopowiedzieć, ale artykuł 72 ustęp 1 PSD 2, ja już nie będę go całego czytał, w każdym razie posługuję się sformułowaniem udowodnienie, że transakcja została uwierzytelniona, czyli dostawca usług płatniczych ma wykazać, że transakcja została uwierzytelniona, a nie autoryzowana. No i ta gra słów się przewija jeszcze w dyrektywie wielokrotnie, versus nasza ustawa. Drugi tutaj punkt, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest nowelizacja ustawy o usługach płatniczych, słynny już z mojej perspektywy, mojej kancelarii, moich doświadczeń, słynny już projekt ustawy nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, który od września 2022 roku leży sobie w procesie legislacyjnym, nic się z nim nie dzieje. Natomiast no, tam jest próba, no chyba trzeba to nazwać naprawy ustawy o usługach płatniczych poprzez właśnie zastąpienie słowa autoryzowana słowem uwierzytelniona. No i creme de la creme, czyli stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie transakcji nieautoryzowanych, które, okej, zaryzykuję to stwierdzenie, najwyżej tutaj przedstawiciel rzecznika sprostuje, sprowadza się mniej więcej do tego, że dostawca usług płatniczych ma obowiązek zwrócić nieautoryzowaną transakcję płatniczą dzień plus jeden, czyli do końca następnego dnia roboczego po dniu, w którym została zgłoszona. Drodzy Państwo, przepraszam za taką osobistą jeszcze skojarzenie, ale jeżeli ktoś jest kibicem piłkarskim, to wczoraj była premiera na Kanal Plusie dokumentu Widzę w Łódź i tak sobie skojarzyłem, że to jest końcówka zeszłego roku. Widzę wrócił do Ekstraklasy, wróciły derby Polski, czyli Widzę w Legia. Skąd to całe zamieszanie? No zaryzykuję stwierdzenie, że tak naprawdę za dużo się nie działo do momentu, w którym prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił zarzuty pięciu bankom właśnie w związku z tym tematem i wydał to stanowisko. To taka moja subiektywna, że tak powiem, odczucie. Emocji na pewno sporo ten dokument wzbudził.
Troszeczkę statystyki, bo to pewnie kogoś też może zainteresować. To są dane KNF-u, od razu tutaj dodam, bo nie zaznaczyłem źródła, ale problem rośnie. Ja mam dane, tutaj przedstawiam tylko za KNF-em z 2020 i 2021 roku, ale proszę zwrócić uwagę, 2020 rok mamy 322 451, to jest wzrost 52,7 year to year, rok do roku, jeżeli chodzi o transakcje oszukańcze. Wartość spadła minimalnie. Średni przelew nieautoryzowany to 820 zł. 21 rok, rok później, mamy spadek minimalny przy i tak olbrzymim wzroście, pamiętajmy, z 20 roku. I proszę zwrócić uwagę, wartość średni przelew nieautoryzowany to jest już kwota 1250 zł. No to tak tylko, żeby zobrazować też problem, jego znaczenie. Ja też z perspektywy swoich doświadczeń kancelarii obserwuję, właściwie nie ma tygodnia, żeby ktoś nie zgłaszał się z tego typu problemem. Więc no to, o czym mówimy, to jest po prostu życie. To jest już praktyka, która narasta, problem rośnie. No i o tym właśnie, jak rozwiązać problem, gdzie dziś jesteśmy w tej dyskusji, jak powinien wyglądać modelowy podział odpowiedzialności za transakcje nieautoryzowane. Będę rozmawiał z moimi znakomitymi gośćmi. Zapraszam na scenę serdecznie panią mecenas Katarzynę Urbańską, Związek Banków Polskich, i panią Dorotę Węgrzyńską Jarząbek, przepraszam najmocniej, radca prawny Biuro Rzecznika Finansowego. No właśnie, drogie panie, mamy właściwie pytania wyświetlone i zagadnienia, bo ja nie ukrywam, że mamy przedstawicielki na sali dwóch instytucji, które, no nie będę bał się użyć tego sformułowania, ale chyba reprezentują... Nie odsuwam się, tylko chcę tak lepiej... Dobrze, nie, ja się nie gniewam absolutnie. Dobrze, drodzy państwo, przedstawicielki dwóch instytucji, które, tak jak powiedziałem, nie boję się użyć tego słowa, reprezentują zgoła odmienne interesy uczestników rynku. Dlatego też, no właśnie, jedno słowo ma znaczenie, czyli gdzie my jesteśmy w tej dyskusji? Może najpierw pani mecenas Katarzyna Urbańska. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, niestety w dyskusji jesteśmy nigdzie, ponieważ projekt UD52 został zamrożony, to znaczy przestał być procedowany. Po prostu po stanowiskach, tutaj pan mecenas powiedział tylko o jednym stanowisku UOKiK-u, które dotyczy tak naprawdę zwrotów środków w terminie D+1, natomiast kwestia procesu legislacyjnego to jest troszkę odrębna kwestia, tak? Czyli projekt UD52 dotyczył właśnie próby naprawy brzmienia artykułu 45 ustawy o usługach płatniczych, czyli zamiany słowa autoryzacja na uwierzytelnienie. No i wiadomo, są konsultacje publiczne, są konferencje uzgodnieniowe i w trakcie tych spotkań kilka instytucji, UOKiK, Rzecznik Finansowy, NBP, po prostu przedstawili stanowiska negatywne, w wyniku czego projekt po prostu przestał być procedowany w tym zakresie, ponieważ wiadomo, no tam był szerszy kontekst, tamte przepisy, przepraszam, ponieważ nie dotyczyły sektora bankowego, więc też trudno mi powiedzieć, co się dzieje, ale prawdopodobnie są procedowane dalej, natomiast jakby zmiana w tym zakresie utknęła i zdaje się, że przed wyborami po prostu nie będzie procedowana. Także zostajemy po prostu z tym, no z tym nieprawidłowym, z tą nieprawidłową implementacją i po prostu będziemy musieli żyć z nią dalej, niestety. No właśnie, to ja może tak też uzupełnię, bo projekt UD52 jest u nas też w kancelarii na tapecie, bo on dotyczy oczywiście tego zagadnienia, ale on akurat z punktu widzenia też usług płatniczych dotyczy zmian w procesie chociażby wpisu małych instytucji płatniczych. I tu akurat małe instytucje raczej się cieszą z tego powodu, chociaż tam nie ma jakichś radykalnych zmian, no niemniej jednak ten proces wpisu będzie utrudniony, więc pewnie małe instytucje, powiedzmy jakaś tam grupa rynku też się cieszy. No właśnie, dziękuję. Pani Doroto, no właśnie, bo tak z kontekstu wypowiedzi pani Katarzyny zrozumiałem, że
Ta zmiana ma duże znaczenie. Zamiana tego słowa autoryzacja na uwierzytelnienie. A jak to z Pani perspektywy wygląda? Dziękuję za to pytanie. No zgoła inaczej. Przede wszystkim, jeżeli mówimy tu o tym zarzucie nieprawidłowej implementacji, no to do dzisiaj Komisja Europejska nie zgłosiła zastrzeżeń co do sposobu implementacji przez Polskę właśnie artykułu 72 PSD2, które znalazł odzwierciedlenie w artykule 45. Może już nie nadążę ze zgłoszeniem zastrzeżeń. No sporo miała czasu, jednak nasze wdrożenie 2018 rok i do dzisiaj nie ma tych zastrzeżeń. Jak mówimy o projektach, to myślę, że z dużym zaciekawieniem my patrzymy w stronę jednak legislatora unijnego i PSD3. To oczywiście nas interesuje, jak w tym projekcie może się zmienić wątek nieautoryzowanych transakcji. Spodziewamy się, że mogą tam zostać zaadresowane jakieś nowe pomysły na ten problem. Więc a propos dyskusji, to już to nas niebawem czeka, więc na pewno w kontekście dyskusji patrzymy na tę stronę. Tak, 28 czerwca, więc to na pewno. I czy ta zmiana z autoryzacja na uwierzytelnienie, czy to ma taką kluczową rolę do odegrania? No w naszej ocenie nie. I w tym momencie parkujemy temat na ustępie pierwszym artykułu 45. To tutaj robimy te zmiany, tak? Bawimy się tutaj, za przeproszeniem, czy autoryzacja, czy uwierzytelnienie, tutaj dyskutujemy. Ale ten artykuł ma ustęp drugi i odzwierciedla regulacje z PSD2. I w tym ustępie drugim jest wskazane, że samo wykazanie uwierzytelnienia, czyli prawidłowego zarejestrowania przez dostawcę instrumentu płatniczego, nie jest wystarczające do udowodnienia autoryzacji, czy też doprowadzenia przez płatnika do niej umyślnie wskutek rażącego niedbalstwa. I to jest ważne i tych nie można czytać i rozmawiać o tym, czy to zmienia, czy to dużo zmienia, że zamienimy uwierzytelnienie na autoryzację, bez kontekstu ustępu drugiego, bo to właśnie tam też ten ciężar dowodowy jest mocno uwypuklony. Czy można? Ponieważ ja się skupiłam w pierwszej części wypowiedzi na projekcie ustawy, natomiast nie powiedziałam, dlaczego dla nas ta kwestia ma znaczenie. Po pierwsze, dyrektywa PSD2, tak jak pan ładnie w swojej prezentacji pokazał, no ona wskazuje w 72 uwierzytelnienie, że bank ma obowiązek udowodnienia uwierzytelnienia, nie autoryzacji. I teraz jakby oczywiście można czytać dalej przepisy dyrektywy PSD2, która no, od strony legislacyjnej nie jest doskonała. Tak? To nie jest tak, że to jest rzeczywiście, tam nie ma błędów, nie ma wątpliwości interpretacyjnych. Ale wracając, myśmy zrobili taką analizę prawnoporównawczą, znaczy w momencie, kiedy rzeczywiście u nas, bo szanowni państwo, powiedzmy sobie szczerze, to był po prostu oczywisty błąd w tłumaczeniu dyrektywy i z tego to się wszystko wzięło. Po prostu oczywisty błąd w tłumaczeniu, który to brzmi później abstrakcyjnie, prawda? Tak, natomiast tak naprawdę te słowa mają swoje znaczenie i swój skutek. I teraz proszę państwa, myśmy przeprowadzili tą analizę prawnoporównawczą, przejrzeliśmy wszystkie regulacje krajowe w całej Unii Europejskiej. Nikt się nie pokusił poza nami na zamianę po prostu tych przepisów i wszędzie wszyscy mają uwierzytelnienie. Tylko my mamy autoryzację zamiast uwierzytelnienia. Co to oznacza? To oznacza to, nie wiem, czy państwo zdążyli przeczytać, ale jakby nie można absolutnie słów uwierzytelnienie i autoryzacja ze sobą utożsamiać. To są w ogóle dwa różne słowa, mają różną funkcję. Autoryzacja to jest wyrażenie zgody, to jest oświadczenie klienta, że on chce dokonać transakcji, tak? Zgodę klienta, jego wola musi być jakoś uzewnętrzniona. W przepisie jest napisane w sposób określony w umowie z dostawcą usług płatniczych. Uzewnętrznienie woli następuje poprzez proces weryfikacji określony, czyli uwierzytelnienie, określone najczęściej właśnie w umowie. I teraz tak, szanowni państwo, czy państwo znają sposób na czytanie w myślach innych osób? Bo my nie. Znaczy, skąd mamy wiedzieć? Nie ma takiego narzędzia systemowego, które nam
udowodni, że klient chciał zrobić tą transakcję. Bez rozmowy z klientem w procesie reklamacyjnym, w procesie wyjaśniającym po prostu nie da się tego zrobić. Czyli klient po prostu rzeczywiście w momencie, kiedy my mówimy, znaczy klient przychodzi, mówi: szanowny banku, zaprzeczam autoryzacji tej transakcji. Okej, my sprawdzamy proces uwierzytelnienia, wszystko jest okej. Drogi kliencie, powiedz nam, co się wydarzyło, że zaprzeczasz, że autoryzacja. Tutaj bez klienta, bez badania sprawy, my tego nie zgadniemy. Nie zgadniemy, nie ma takich narzędzi. Prawda? Dzień plus jeden. Dokładnie. Zgodnie ze stanowiskiem rzecznika i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pani mecenas, coś pani chciała? Bardzo chętnie, bardzo chętnie, bo to, co bardzo mi się podoba w tej dyskusji. Ja przepraszam, jeszcze tylko tak wiedziałem, że będę tłem, ale o to chodziło. Niech iskry tutaj lecą. Właśnie bardzo mnie cieszy, że ta dyskusja schodzi już na ten moment kluczowy z pozycji płatnika, czyli ta nieautoryzowana transakcja się zadziała i on teraz chce odzyskać pieniądze, idzie do banku i do dostawcy, który no nie może czytać w myślach. I tu właśnie warto podkreślić, jakie są te zasady tego zwrotu. Tu artykuł 46, o którym nie dyskutujemy, bo w kontekście autoryzacja i uwierzytelność. Nie, jesteśmy w 45, a w 46 mamy jasno wskazane te zasady, jak powinien wyglądać zwrot tych środków. Czyli tutaj rządzą zasada automatyzmu i bezzwłoczności, czyli wspomniana D plus 1, czyli ten zegar, który tyka, bardzo mało czasu i nie ma w tej procedurze miejsca na czytanie w myślach, na pogłębioną analizę, co się stało i kto za to tak naprawdę odpowiada. Ile winy w tym jest samego płatnika, a ile może dostawcy. To jest bardzo, że tak powiem, krótka procedura i chciałabym jeszcze ten wątek automatyzmu w niej podkreślić. Czyli płatnik przychodzi i mówi: nie autoryzowałem. I w tym momencie dostawca powinien w tym krótkim terminie, dzień plus jeden, zwrócić środki, a wyjątkowo może tego odmówić, tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy, opieszałość klienta, czyli on przychodzi po 13 miesiącach, od kiedy ta transakcja była wykonana, rachunek był obciążony tą nieautoryzowaną kwotą. A drugi przypadek, również taka rażąca wina po stronie klienta, to po prostu klient jest oszustem. A co więcej, dostawca ma udokumentowane, uzasadnione podejrzenie, że to właśnie teraz płatnik ściemnia, jest oszustem, a co jeszcze więcej, pisemnie poinformował organ ścigania. I myślę, że ta dyskusja, warto, żeby się toczyła właśnie w tym obrębie, tak? Czyli czy ten obowiązek dostawcy, banki realizują zgodnie z artykułem 46, który jest odzwierciedleniem też artykułu z PS2. Tak, to teraz jeszcze ja tylko uzupełnię, bo jeszcze zanim ten dzień plus jeden leci, to jeszcze bank musi mieć dowody, że klient go chce szukać, bo tam państwo mówicie w stanowisku, że nie może być żadne przypuszczenie, podejrzenie, tylko dowody już w ciągu tych... Udokumentowane, a do tego pisemne zawiadomienie organu ścigania. To też w tym dzień plus jeden, no błyskawiczne terminy, ale widać ustawodawca uznał, że jedne gwarantujące bezpieczeństwo płatnikom. Zgadza się. Ja tylko teraz tak, przepraszam, bo jeszcze zapomnę, ale muszę powiedzieć, że z perspektywy naszych doświadczeń obserwujemy też, że zaczyna się tworzyć biznes. Czyli inaczej, on się już pewnie jakiś czas temu zaczął, ale ja obserwuję osobiście coraz częściej kontakty ze strony nie tylko osób, które mają problem, o którym tu rozmawiamy, ale również pośredników. Czyli mieliśmy kancelarie frankowe, teraz mamy kancelarie, nie wiem jak je nazwać, to pewnie wymyślimy po panelu wspólnie jakąś nazwę. Także problem jest naprawdę olbrzymi. Ad vocem pani mecenas. Dziękuję bardzo. No, my oczywiście czytamy te przepisy troszkę inaczej. Znaczy, my czytamy to w taki sposób, że intencją autorów PSD2 na pewno nie było to, że banki mają automatycznie, bezrefleksyjnie, tylko na wniosek klienta zwracać wszystkie środki. No po pierwsze dlatego, że priorytetem i podstawowym celem działania banków to jest tak naprawdę ochrona depozytów. I teraz proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy poszli w tę stronę interpretacji, którą prezentują organy ochrony konsumenta, to chciałabym zwrócić uwagę na jedną kwestię. Po pierwsze, artykuł 46
mówi o, stwierdzeniu transakcji nieautoryzowanej, czyli organy ochrony konsumenta mówią, że de facto jak klient przychodzi i mówi, że on zaprzecza, że to jest jego autoryzacja, że on autoryzował tą transakcję, to my z dobrodziejstwem inwentarza mamy przyjąć, że ta transakcja, znaczy, że klient stwierdził, że ta transakcja jest nieautoryzowana. Zwrócić mu środki i iść do sądu. Tak, dokładnie. Natomiast przepis mówi, że w terminie D plus 1 od stwierdzenia braku autoryzacji. No więc to jest w ogóle no nie tak. W tym momencie, kiedy klient zgłasza reklamację, bardzo często on sam tkwi w błędzie, tak? Zapomniał, że subskrybował na przykład. Podam przykład, tak? Mój mąż podpiął kartę kredytową do PlayStation, dzieci sobie zakupiły po prostu jakieś dodatki, tak? Klienci robią po prostu bardzo często w taki sposób nieostrożny, po prostu podpinają kredensiale kart kredytowych pod różne aplikacje i później są nieszczęścia, ponieważ nie doczytali regulaminu i schodzą później jakieś dodatki, jakieś dodatkowe kwestie. Bardzo często to są duże kwoty, ale klient po prostu autoryzował te transakcje, tylko zapomniał. Bardzo często trafiają do nas reklamacje, gdzie transakcje były ewidentnie autoryzowane. Spoofing, inwestycje w kryptowaluty, Forex, to są wszystko transakcje autoryzowane przez klienta, ale klient w reklamacji zaprzecza. I mogłabym tutaj bardzo długo mówić, ale ostatnia rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, a mianowicie wracając do tej ochrony depozytów. Szanowni Państwo, trzeba pamiętać, że dyrektywa PSD2 nie dotyczy tylko konsumentów. Ona dotyczy również profesjonalistów, przedsiębiorców. I proszę sobie wyobrazić, że transakcje płatnicze, które są dokonywane przez przedsiębiorców, to są bardzo często duże kwoty, to są duże przelewy. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jest transakcja, a jeszcze powiem jeszcze jedną kwestię, że niestety przedsiębiorcy nie są wolni od transakcji oszukańczych, to znaczy niestety biorą też udział, są manipulowani, dostają linki z malwareami i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym niestety dochodzi też do takich sytuacji, że przedsiębiorcy również tracą środki. My bardzo często nasz FinCert po prostu ratuje te środki, jak tylko jesteśmy w stanie szybko powziąć informacje, rzeczywiście klient z nami współpracuje, jesteśmy w stanie gdzieś po prostu bardzo szybko zadziałać, ale to się dzieje. Chodzi mi o to, że to rażące niedbalstwo, z którym w tej chwili mamy bardzo często do czynienia i zwrócę uwagę, dostawcy usług nie odpowiadają za transakcje nieautoryzowane z winy umyślnej klienta i z tytułu działania związanego z rażącym niedbalstwem klienta. W związku z czym, no niestety w takiej sytuacji 46 nie działa, ponieważ artykuł 74 PSD2 jest po prostu lex specialis w stosunku do 73 PSD2. Nie ma sensu oddawania środków w sytuacji, kiedy od razu wiemy, że to jest rażące niedbalstwo, ponieważ klient na samym początku już to powiedział, zainstalowałem sobie zdalny pulpit, tak? No niestety już przez orzecznictwo to jest zakwalifikowane jako rażące niedbalstwo. I ostatnie zdanie. Jeżeli teraz, szanowni państwo, byśmy przyjęli to stanowisko organów ochrony konsumenta, to niestety narażamy się na sytuację, że przychodzi przedsiębiorca, który kliknął w link, albo ostatnio mieliśmy taki przypadek, że autoryzacja nastąpiła w ciągu 30 transakcji nastąpiła w ciągu 30 sekund, ponieważ autoryzujący po prostu nie przeczytał komunikatów. Czyli poleciało 30 transakcji i jest to rażące niedbalstwo. Czy w takiej sytuacji, to były wielomilionowe kwoty, czy w takiej sytuacji po prostu na każde żądanie mamy zwracać bezmyślnie, automatycznie, bezrefleksyjnie środki? Czy klienci banków naprawdę tego chcieliby i czy naprawdę autorzy regulacji chcieli takiej sytuacji, żeby po prostu oddawać pieniądze od tak? Chyba nie. Drodzy Państwo, dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie, które muszę zadać, a zakładam, że troszkę później zaczęliśmy, więc jeszcze podtrzymam. Dyskusja się rozkręca, ja muszę ją przykręcić, tak? Przykręcić. Nie. Idziemy na kawę. Więc wszystkich serdecznie zapraszamy. My z Panią Dorotą idziemy. Pani mecenas, jeszcze nie zapraszamy. Ja teraz myślałem, żebyście zamknęły oczy na chwilę, wyszły ze swoich, że tak powiem, butów i powiedziały w takim razie po jednym zdaniu, jak w takim razie waszym zdaniem powinien wyglądać modelowy podział odpowiedzialności za transakcje nieautoryzowane? To może ja zacznę.
Zapraszam, artykuł 46, ustęp 1 ustawy o usługach płatniczych i jego odzwierciedlenie w PSD2 tak powinien wyglądać, czyli zasadnicza odpowiedzialność spoczywa na barkach dostawcy, wyjątkowo odpowiada za transakcję płatnik i tutaj wybrzmiało kiedy? Kiedy sam jest oszustem i kiedy sam tutaj próbuje oszukać, albo w przypadku rażącego niedbalstwa. Tylko, to chciałabym dodać, rażące niedbalstwo to nie jest sytuacja zero-jedynkowa i do tego ten D plus jeden termin nie wystarczy, żeby to bank osądził i bank też nie powinien być arbitrem we własnej sprawie. I miejscem na to, żeby zweryfikować, czy to niedbalstwo w ogóle jest, czy jest rażące, jest sala sądowa. Więc bank zwraca środki, a później spotyka się z klientem w sądzie, z płatnikiem, jeżeli uważa, że jednak tutaj płatnik odpowiada, jest to rażące niedbalstwo. I chciałam tylko jakby tak właśnie z tej sali sądowej taki jeden przykład wskazać, bo często banki argumentują to tak, jeżeli płatniku dałeś swoje dane, no to jest rażące niedbalstwo. No to takie zero-jedynkowe rozstawienie nie działa w sądzie i sądy mówią, przyjrzyjmy się, w jakich to okolicznościach miało miejsce, tak? Jednak oszuści są coraz bardziej wyrafinowani, dzwonią, wydaje się, że dzwoni bank, a to jednak oszust i tych prób manipulacji skutecznych jest sporo i czasami klient myśli, że działa zgodnie z poleceniami pracownika banku, a jednak wyprowadza środki z konta i wtedy, mimo że dzieli się tymi swoimi wrażliwymi danymi, to sądy mówią, no nie, w tym kontekście to nie jest rażące niedbalstwo, więc zostawmy osądzanie rażącego niedbalstwa sądom, a niestety dostawcy powinni w tym krótkim terminie zwracać środki, no chyba, że uważają i mają na to dowody, że to płatnik oszukuje. Uwaga, będę się zgadzać z panią mecenas. Po pierwsze, uważamy, że przepisy, poza tam oczywiście pewnie byśmy coś tam poprawili, one nie są źle napisane. To, z czym my mamy problem, to tak naprawdę z interpretacją. My nie jesteśmy w stanie się skomunikować z organami ochrony konsumenta i to jest jakby nasz główny problem. Bardzo byśmy chcieli, i mówimy o tym od dłuższego czasu, usiądźmy, prosimy, usiądźmy do warsztatów, porozmawiajmy, pokażemy po prostu wam, jak my to rozumiemy, jak działa klient, jak działają przestępcy i tak dalej, i tak dalej. Także nie ma za dużego problemu z przepisami, no oczywiście, tak jak mówię, no z pewnymi wyjątkami, gdzie można pewnie byłoby pewne rzeczy poprawić, natomiast mamy problem w Polsce z interpretacją. I niestety muszę się odnieść do rażącego niedbalstwa, bo tutaj się nie zgadzam. Szanowni Państwo, ocena tego, czy druga strona wywiązała się z warunków umowy, to jest kwestia prawa cywilnego. Znaczy nie może być tak, że strony umowy nie mają prawa oceniać, czy druga strona się wywiązała z umowy w sposób prawidłowy, czy nie. Podam przykład. No jeżeli zakład ubezpieczeniowy widzi, że klient powie, no tak, zostawiłem kluczyki w aucie, ukradli mi auto, no to czy zakład ubezpieczeniowy wypłaca odszkodowanie? No nie, nie wypłaca, ale to nie jest jakby ostateczne rozstrzygnięcie sprawy. Klient, który się nie zgadza, bo powie, a bo się stało coś tam, ja po prostu pod wpływem nerwów zostawiłem te kluczyki, nie wiem, bo żona rodziła i w nerwach zostawiłem, no to później sąd rozstrzyga ostatecznie tę kwestię. My w tej sytuacji również uważamy, że tutaj zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, tu nie ma żadnych nadzwyczajnych okoliczności, że mamy tego nie robić. I dlatego też jakby nie zgadzamy się z tymi stanowiskami organów ochrony. Czyli się możemy pięknie różnić. Dziękuję panią bardzo. Moim państwa gośćmi były pani mecenas Katarzyna Urbańska, Związek Banków Polskich i pani mecenas Dorota Węgrzyńska-Jarząbek, Biuro Rzecznika Finansowego. Dziękuję państwu.